Witajcie, towarzysze, w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. Musimy sobie parę rzeczy po poprzednich odcinkach poprawić. Pierwsza rzecz. Ostatnio dołożyłem tutaj tych wywrotek, tylko właśnie, bo przyjechały te cztery i one nie są jeszcze podpięte do żadnej linii. Więc przejdźmy sobie tutaj do listy linii i zobaczmy, gdzie ja chciałbym to dodać. Na początek na linię kamieniołom 5. Przypisz linię do pojazdu i to będzie na przykład ten pojazd. No i w tym momencie na każdej linii mamy 3 pojazdy, więc ja może wybiorę sobie tutaj coś ze środka. Przypiszemy do pojazdu na przykład tego, dalej na przykład ta linia do tego pojazdu, no i weźmy na przykład jeszcze kamieniołom 2, przypisujemy do tego. Ok, więc teraz one sobie powinny jeździć, powinno być więcej tych kamieni, no i to powinno w końcu jakoś lepiej działać. No ale czy będzie, to się tak naprawdę okaże. Dalej, chciałem też, żeby było więcej pracowników, no i chciałem tutaj dobudować jakieś bloki. Tylko że tego się nie dało zrobić, ponieważ musimy mieć jeszcze jakieś badania. Konstrukcja paneli prefabrykowanych, więc lecimy do stolicy, no i to będzie robione na Politechnice. Tutaj mamy coś takiego, także ja to sobie uruchomię i przy okazji, skoro tutaj jestem, to w siedzibie Partii Komunistycznej możemy włączyć jakieś kolejne badanie. Teraz przejdźmy jeszcze w te okolice, bo my mamy ogólnie problemy z tymi tworzywami sztucznymi. Co nie? Że jest ich po prostu za mało. Brak materiałów, brakuje tworzywa sztucznych. Tylko że ja zauważyłem coś takiego, że w tej fabryce tworzyw sztucznych ja mam ograniczoną produkcję. Tutaj może być tylko 10 pracowników. No to nie ma co się dziwić, że to nie działa. To znaczy teraz to i tak nie ma tych chemikaliów, ale jak będą chemikalia, to jednak fajnie by było, żeby oni to przetwarzali szybciej. Więc może nie 60, ale na przykład 30. Zawsze to będzie troszkę wydajniej pracowało. Zakończono badania. Co wyście skończyli? Aha, w siedzibie Partii Komunistycznej. To losowe, co ja sobie tam kliknąłem, więc możemy kliknąć kolejne. Dalej, kolejna bardzo ważna rzecz, czyli telewizja. Zachęciliśmy troszkę naszych mieszkańców do oglądania tej telewizji. Są nawet jakoś zadowoleni, chociaż w tym momencie znowu mamy problemy z zasilaniem. No dobrze, także zaraz zrobię to, co chciałem zrobić. Ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, to już wiedzą, o co chodzi. No a ja teraz muszę zobaczyć, o co chodzi z tym prądem. Czyżby znowu te przewody są obciążone? To znaczy, to może być tak, że z tej podstacji korzystają też inne budynki. No a ta podstacja, która jest kawałek dalej, nie dostaje tyle prądu, ile potrzebuje, ponieważ ten przewód jest cały czerwony. Więc zrobimy to trochę inaczej. Pozbędę się na przykład tego połączenia w tamtym kierunku i zamiast niego zrobimy podziemny przewód idący tutaj jakoś pod tym miastem i łączący się do tego nowego transformatora. No i teraz ten prąd powinien się jakoś lepiej rozdzielić. Zobaczmy na tę mapkę. Jakoś to tutaj niby działa. To znowu raz na jakiś czas takie białe się robi. No ale to problem jest w tym miejscu, czy gdzieś wcześniej? No nie widzę, żeby te przewody były jakieś czerwone. Te wysokiego napięcia raczej działają. Wszędzie w okolicy też jest prąd, więc może po prostu ta stacja telewizyjna ciągnie tyle tego prądu. Czy my to możemy gdzieś tutaj sprawdzić, ile oni tego potrzebują? Stacja telewizyjna, maksymalna moc 595 kW, czyli powiedzmy, że 0,6 MW. No to co, taka podstacja mi tego nie dostarczy? No teoretycznie powinna, ale wiecie co? Może ja po prostu postawię jeszcze jedną podstację, na przykład gdzieś tu, no i to się wtedy powinno jeszcze lepiej rozdzielić i miejmy nadzieję, że zacznie działać. Więc przechodzimy z takimi przewodami tutaj. Teraz musimy zejść troszkę głębiej, coś takiego i coś takiego. No i to możemy teraz podłączyć tutaj. No jak teraz to nie będzie działało, to ja już nie wiem, co tutaj mam zrobić. No i teraz ta podstacja działa, a jak klikam na to, to dalej coś tutaj mruga, no ciekawe. Jeszcze kawałek dalej macie kolejną podstację, więc tutaj serio, tyle jest tych punktów zasilania, że nie powinno być takich dziwnych rzeczy. No ciekawe, cały czas ten przewód czerwony. Dobrze, ja wam tutaj dam naziemne przewody, 2,35 MW. Tylko gdzie one teraz mi się zmieszczą? No musiałyby iść jakoś z tego transformatora, na przykład jakoś w to miejsce,
I teraz musimy podejść tu. Zejdźmy pod ziemię, rozetnijmy te przewody, które za bardzo nie chcą działać. No i idziemy z czymś takim, tylko oczywiście na powierzchni. Tutaj jakoś do torów i teraz między torami a tymi budynkami, chociaż to się za bardzo nie uda, więc musimy przejść na drugą stronę. Teraz coś takiego i to łączymy z tym. Pokażcie mi teraz, jak to wygląda. No, troszkę się świeci, ale mam nadzieję, że nie aż tak, żeby tutaj były przerwy w dostawie prądu. No, zobaczymy. No a teraz przejdźmy do tego, co chciałem zrobić. Czyli widzowie polubili już naszą telewizję, 600 widzów w tym momencie mamy, więc pozbywamy się tych programów kulturalnych, pozbywamy się programów edukacyjnych. Sportu też się pozbywamy, chociaż ja teraz tego tak nie mogę zdjąć, bo muszę coś dodać, więc lecimy z propagandą na 100%, no i ten sport powinien zejść na zero. No i teraz mamy wpływ na lojalność plus 8%. Ocena programu jak na razie jeszcze jest w miarę dobra. No poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no ale na pewno mieszkańcy teraz będą bardziej lojalni. A pokażcie mi jeszcze, czy ja coś takiego mam w tej stacji radiowej ustawione. Tak, zgadza się. 100% propagandy, ocena programu 80%, więc im to tak naprawdę aż tak nie przeszkadza. Byle było jedzenie, byle byli zadowoleni, a resztą tak naprawdę się nie przejmują. No właśnie, a skoro o jedzeniu mowa, to mamy teraz takie problemy, że oni tutaj gdzieś nie chcieli tego siać, ponieważ żyzność niektórych pól jest zbyt mała. Na przykład w tym miejscu mamy tylko 45%, no a tutaj w tym kołchozie mamy ustawioną minimalną żyzność do siewu 50%, więc ja bym może to zmniejszył na 30%. Też pytanie, co ta żyzność tak naprawdę robi, czy jak ona jest mniejsza, to to będzie jakoś wolniej rosło, czy będzie mniej zbiorów z tego? No tak naprawdę nie wiem, ale i tak lepiej niech oni po prostu to zasieją, niech coś z tego będzie, a nie, że to pole stoi puste. Też podobnie możemy zrobić w tym miejscu, bo pewnie też są takie problemy. No właśnie, niektóre pola mają zbyt małą żyzność. Klikamy tutaj i nie 50, tylko 30%. No dobrze, więc teraz wracamy do Politechniki, bo pewnie już się nam to, co nam było potrzebne, zbadało. Może ja tutaj włączę kolejne badanie, na przykład trwałe prefabrykaty. Tak, to i tak prędzej czy później będzie potrzebne. No i teraz możemy polecieć na koniec świata. Tak w ogóle mamy już rok 2000. No, leci ten czas, leci, a nasza republika cały czas się trzyma. Bardzo dobrze, więc zaprośmy tutaj jeszcze więcej mieszkańców. To były budynki w takim stylu, tak? Zgadza się? No coś takiego. Więc to sobie postawimy. Tylko tak się zastanawiam, czy bawimy się jeszcze w samodzielną budowę, mając 23 miliony? No chyba nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Tylko bierzemy z mieszkańcami, przenieś losowo mieszkańców z istniejących bloków, tak może być. No i wstawimy jeden taki budynek tutaj, później kolejny, na przykład pod jakimś takim kątem. Teraz weźmy jakiś inny model, żeby to wszystko nie wyglądało tak samo. Wstawiamy go tu oraz na przykład kolejny jeszcze w takim troszkę głośniejszym miejscu, czyli gdzieś przy stacji, przy tym dworcu. Dalej, co tu jeszcze weźmiemy? Może coś takiego na stół? Aha, bo to już mieliśmy, więc może weźmy taki. No i coś takiego zmieści nam się jeszcze w tym miejscu. Tylko z tego, co widzę, to on nie ma dostępu do wody, no i też tutaj będą problemy ogólnie ze ściekami. Ten też wody nie ma. To może ja zatrzymam czas, ponieważ też jeszcze nie mamy ścieżek, żeby oni mi tam nie poumierali. Zacznijmy może od jakiejś wody. Postawimy na przykład rozdzielacz w tym miejscu, połączymy się taką grubą rurą z tego rozdzielacza, no i teraz hydrofornia. Może ona stać na przykład tu, no i to sobie łączymy. Włączę czas, niech to się wybuduje i możemy zrobić jakieś ścieżki. Będę budować może te standardowe. Tutaj taka ścieżka przed tym budynkiem. Dalej skręcimy na przykład jakoś tak. Przejdziemy obok tego. No i skręcamy gdzieś tak, żeby na pewno się dało przejść, bo jednak to nas może trochę blokować. Może ja zacznę od takiej ścieżki i dopiero teraz będę tutaj kombinował z jakimś połączeniem. O, coś takiego. Teraz stąd dotąd. Ten budynek możemy tutaj podłączyć albo nie możemy. Może tak i teraz tak, ok. Tym pozwolimy wyjść,
tak naprawdę ze wszystkich czterech bram mogą. To sobie też podłączymy oraz ten budynek. Teraz dalej, stąd dotąd na pewno potrzebne przejście na przystanek obowiązkowo. No i wchodzimy jeszcze tutaj. Taka ścieżka przy tym bloku może pójść na przykład pod tym kątem. To łączymy tutaj, dalej takie coś i jeszcze w tamtym kierunku. No i jeszcze ścieżka obowiązkowo tędy. Zakręcamy jakoś tak i prosto przed tym blokiem. Raz, dwa, trzy i cztery. Możemy też zrobić jeszcze jedno przejście, na przykład gdzieś tak stąd, pomiędzy tymi budynkami i podłączymy się do tego chodnika. Teraz weźmy ten budynek, przypiszmy ten dworzec tutaj, tak, coś takiego, dalej ten budynek, tak samo, stąd też tutaj macie iść, z tego też oraz z tego. Więc trochę tych pracowników powinno być teraz tam, ale widzę, że macie jeszcze problemy. Bezrobotni, ścieki, brakuje żywności oraz mięsa. Bo to, co tutaj mamy, to jest dom dziecka, tak, a sklep, gdzie my tu mamy, to jest jakiś bar, okej. Tutaj mamy sklep, a czy do niego da się podejść? Da się, więc zaraz będziecie mieć jakąś żywność, mięso, na elektronikę trzeba poczekać. No ale teraz, ważniejsza rzecz, czyli zbiornik na ścieki. No i coś takiego postawiłbym na przykład w tym miejscu, jakoś tak skierowane w tym kierunku, ponieważ najbliższą taką rurę mamy tu i ona idzie gdzieś tam jeszcze dalej. No tylko czy tu mi się w ogóle uda podłączyć? Chyba że zrobimy coś takiego tutaj na przykład za tą pompą. Tylko też domyślam się, że będzie trzeba się pozbyć tej ścieżki, żeby zyskać troszkę miejsca. No i teraz kolektor ściekowy wstawilibyśmy na przykład jakoś tak. No i zobaczmy, połączymy się tutaj pomiędzy kolektorami, zgadza się, połączymy się z tej pompy, pięknie. No i ja tutaj nawet nie będę sprawdzał, tylko po prostu postawię jeszcze jedną taką pompę, no i do niej teraz podłączę się z tego zbiornika. Takie coś i teraz z pompy do kolektora. Serio? Wymagane nachylenie? Co tu się dzieje? Czy ten kolektor jest na jakimś wzniesieniu, czy co? Czekajcie, czekajcie. Może ja się tego pozbędę, tej pompy, i postawię ją na przykład jakoś tutaj kawałek dalej, w tym miejscu. Teraz stąd dotąd. Wymagane odpowiednie nachylenie. No halo, po to jest pompa, żeby właśnie było. Dobrze, inaczej, pozbywamy się jeszcze tego chodnika. Pompę postawimy w takim razie jakoś tutaj bardziej prosto. Teraz rura stąd dotąd. No i miejmy tylko nadzieję, że to się połączy. Połączy. Tego się pozbywamy. No i możemy włączyć czas. Niech mi się to wybuduje. No a ten chodnik, który tutaj był, można by jakoś odbudować. Przeciśniemy się jakoś tędy. To znaczy tutaj może być ciężko. Trzeba by ominąć na przykład to, teraz coś takiego i coś takiego. No dobrze, więc teraz powinniście być zadowoleni, coraz mniej bezrobotnych, gdzieś tam sobie do sklepu też raczej podejdziecie. 170, prawie 180 pracowników czeka na tym przystanku. No, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony nie fajnie, bo jednak fajnie by było, żeby oni tam jechali, a nie czekali. Więc trzeba by chyba rozbudować naszą tutaj linię. Na przykład pracownicy stal. Ile jest tych pojazdów? 7. No trochę tego jest mało. Przypomnijcie sobie na przykład, co się dzieje tutaj w Nowym Mieście. Ile tych tramwajów jeździ? Ostatnio jeszcze 4 dokupiłem, a pewnie dalej ci robotnicy się tutaj gromadzą i... No dobrze, może nie są pełne te tramwaje, ale 96 jest. No a to tak naprawdę jest dosyć krótka linia. Więc jak ja tam mam kilka tych autobusów, no to nie ma co się dziwić, że one nie wyrabiają. Tylko może zrobimy coś takiego, że ja nie będę kupował autobusów gdzieś tam w zajezdni, tylko po prostu sobie je tutaj wyprodukujemy. Tylko że ja na coś takiego nie mam licencji, także tutaj musimy udać się do sklepu z licencjami. No i kupujemy ten autobus, z którego najczęściej korzystam. Teraz anulujemy może tę wywrotkę, wybieramy plan produkcji, proszę mi produkować te autobusy. Tylko oczywiście musimy pozbyć się tego pociągu, bo on nam zaraz to wszystko wywiezie, także ty jedziesz na granicę i ja go tam zatrzymam. No dobrze, on już tutaj dojeżdża, przy okazji znowu spojrzymy na tą autostradę. Dalej jej nie wybudowali. No to jest pewnie przez ten problem ze żwirem, ale wiecie co, ja już zapłacę te 40 tysięcy, bo tamten fragment, cały długi fragment ze stolicy do tego Nowego Miasta zbudowali szybko, a tutaj się po prostu bawią z tą końcówką. Okej, łapiemy pociąg, zatrzymujemy pociąg. Tak jeszcze patrzę, co z tym prądem, no i zauważyłem ciekawe rzeczy.
Pierwsze co, to że to muzeum w ogóle nie ma zasilania. No a druga rzecz jest taka, że my całe to miasteczko obsługujemy takim przewodem. A to jest przewód średniego napięcia, który wytrzyma tam jakieś ponad 2 MW, więc ja się dziwię, że to nam jeszcze tutaj w ogóle działa. Może lepszym sposobem niż coś takiego idące tędy, z jakiegoś transformatora, który mamy tutaj, byłoby podłączenie się do tej elektrowni w tym miejscu. Chociaż chwila, czy to jest transformator? Nie, chwila. To jest rozdzielnia wysokiego napięcia, czyli tędy idzie wysokie napięcie. No ale dobrze, w tym miejscu jest transformator, tak. I z tego transformatora już idziemy średnim napięciem i zasilamy to. Więc moja propozycja jest taka, żeby to trochę przebudować. Bo ta elektrownia i tak chyba może produkować więcej niż te 18 MW, które my tam sprzedajemy. Tylko tutaj też mamy taki problem, że raz na jakiś czas brakuje tego węgla. Robić to jako jedyne źródło zasilania? No, najlepiej by było, żeby nie brakowało tego węgla. A węgla brakuje, ponieważ na składzie jest ruda węgla, aha. Ci tutaj pracują, w ogóle po co nam tylu pracowników w tej kopalni węgla? Nie. Może ja bym to ograniczył. 50? Na razie tyle wystarczy. A reszta niech pracuje gdzie indziej, bo tej rudy i tak jest za dużo. A chciałbym, żeby tutaj ich więcej pracowało. Właśnie. Ja to ostatnio ograniczyłem, no ale jednak oni mi tutaj są potrzebni. Musimy produkować więcej tego węgla, tak żeby w tej elektrowni zawsze tutaj był pełny ten magazyn. No i teraz możemy przejść do zakładki elektryczność i postawić jakiś nowy transformator. Damy go w tym miejscu i teraz pozbędę się tych przewodów. To oczywiście wszystko robię na zatrzymanym czasie. Tak naprawdę wszystkich się nie muszę pozbywać, tylko dotąd, tak żeby mi nie przeszkadzały. Teraz bierzemy przewody, ale one chyba nie muszą być aż takie mocne. Jeśli wytrzymaliśmy tyle na tamtych, to tutaj wystarczy nam, nie wiem, 8 MW, pewnie tak. No i wychodzimy z tej elektrowni, tutaj jakoś w to miejsce i teraz stąd do transformatora. Dalej, pozbywamy się tej linii, sprawdzamy, co tu się dzieje jeszcze pod ziemią. Takie połączenie mamy w tym miejscu, więc tego też się pozbywam. Robię je bezpośrednio do transformatora. Dalej, tej rozdzielni też bym się pozbył. Z tymi przewodami, które szły tam, podłączymy się znowu bezpośrednio do transformatora. No i ta rozdzielnia w takim razie też chyba nie będzie potrzebna. No właśnie. Wyburzamy. No i robimy połączenie teraz stąd dotąd. I to raczej jest wszystko. Możemy tak naprawdę sprawdzić, czy to działa. Wszędzie jest prąd, te przewody się jakoś bardzo nie świecą, na pewno lepszy kolor niż to, co się działo tutaj wcześniej. To sobie jakoś tędy idzie, tutaj dochodzi, rozdziela się. Sprawdźmy jeszcze podziemie. Ten przewód podziemny się strasznie świeci, także ja się go pozbywam. I mogę też się pozbyć tej rozdzielni, no przecież. Zróbmy to już porządnie, bez takich rzeczy. Schodzimy jeszcze pod ziemię, tylko może ja to zrobię tym trybem usuwania linii, żebym jednak nie musiał później tych rur naprawiać. No a ten przewód na przykład wytnę tylko dotąd. Teraz stąd jedziemy sobie jakoś tutaj za tą wieżą ciśnień, naokoło łączymy się tak, no i jeszcze jeden przewód, jakoś tak tędy i tutaj schodzimy pod ziemię, ponieważ mamy jakieś budynki. No chyba, że powinienem pójść jakoś naokoło, bo potem idziemy do kolejnej rozdzielni, która zasila te okolice oraz jeszcze zasila nam tutaj miasto. No dobrze, także dalej, lekka przebudowa. Pozbywamy się tego oraz pozbywamy się kilku tych słupów. No i z nimi przejdziemy teraz jakoś za tymi blokami i do tej rozdzielni. No i w tym momencie zabezpieczyliśmy koniec świata. Nie powinno tu być takich problemów. I przy okazji nie zużywamy też tego prądu, który idzie z tej elektrowni węglowej oraz z tej elektrowni gazowej. Więc zawsze też będzie trochę więcej prądu w tych miastach, no bo jednak co chwilę jakieś powiadomienia o tym były. Teraz możemy jeszcze naprawić brak prądu w tym muzeum. Czyli taka podstacja, tylko teraz pytanie gdzie? Tutaj idzie taki podziemny przewód. O, i tutaj mamy rozdzielnię. No to idealne miejsce. Możemy postawić coś takiego. I teraz takim przewodem się połączymy
I już prąd jest, super. No dobrze, więc teraz możemy udać się do naszej fabryki w tym momencie autobusów i zgarnąć te, które się już wyprodukowały. Na razie mamy tylko 3, ale zawsze coś, więc znowu ja sobie pootwieram te okienka i je wyślę tam na koniec świata. Także ty jedziesz do tej zajezdni, dalej ten też jedzie do tej zajezdni i ten trzeci też. No a skoro jestem w tym końcu świata, to zrobię coś, co już dawno powinno być zrobione, czyli dołożę tutaj jakieś semafory, żeby jednak dwa pociągi w razie czego mogły przejechać. No i z tego co widzę, też nie mamy semaforów ustawionych przed tym rozjazdem, także na szybciutko ja sobie wstawię tutaj jakiś czajnik przed wjazdem, dalej w tym miejscu też chain, później tutaj. Tu to w ogóle mamy jakieś tory jeszcze z czasów, kiedy Edek to budował. To też jest do usunięcia. Wstawiamy chaina tutaj, zwykły semafor tutaj, dalej zwykły w tym miejscu, no i tu już go mamy. Okej. Te tory też nam się już podzieliły, więc jeszcze zostało mi zrobienie czegoś tu, czyli chain przed wjazdem na stację, zwykły semafor na wyjeździe, no i jeszcze taki semafor mieszany przed stacją. Po tej stronie może już nic nie będę wstawiał, to jest tylko ta końcowa stacja, więc ten pociąg się tam schowa i nie powinien przeszkadzać. Tak sobie sprawdzałem, czy wszędzie mamy wodę i widzę, że w tym Nowym Mieście nie ma wody w więzieniu. I znowu mruga nam z tym prądem. Pokażcie mi to. Czy my tu znowu mamy jakieś przewody obciążone? Czy teraz to już jest serio problem z tą wydajnością? No niedobrze, niedobrze. Czy my tutaj mamy węgiel? Nawet dużo. No gdyby tak postawić tutaj jakąś elektrownię węglową, bo jednak do tego atomu pewnie jeszcze trochę czasu minie. Musimy mieć jakieś badania, trzeba zrobić jakieś tam wydobycie. No a jednak ten prąd jest potrzebny, więc chyba tak zrobię. Tylko zanim, to jeszcze muszę postawić tutaj te hydrofornie, żeby ci więźniowie mi tutaj nie poumierali z pragnienia. No ale to będzie szybka akcja, po prostu stawiamy coś takiego, łączymy tu. I teraz ta woda powinna tu być. No dobrze, więc teraz kombinujemy z tą elektrownią. Węglowa, tak. Tylko nie będę stawiał tej co ostatnio, która wymaga komina. Tylko postawimy sobie taką zwykłą, standardową elektrownię z gry. Tylko gdzie ją teraz postawić, żeby było dobrze? Czy jak dam ją tu, to czy będzie zasięg do tego przystanku? No możemy sprawdzić. Włączmy sobie budowę samodzielną. No i postawiłbym to na przykład tak. Teraz ścieżka, możemy zrobić taką asfaltową z oświetleniem, jakoś tutaj do tej drogi. No i sprawdźmy, da się podejść na przystanek? No niestety się nie da. Do tego budynku mieliśmy 322 metry, a gdyby zrobić jeszcze taką ścieżkę na przykład gdzieś stąd, zmieścimy się tutaj obok tego parkingu, coś takiego i teraz jakoś zakręcić, coś nie za bardzo. Spróbowałbym może najpierw przejść tak, ale widzę, że chyba się nie da. No dobrze, a gdyby na przykład ulepszyć tę drogę, którą tutaj mamy, na coś takiego schodnikiem, tylko za to, to ja chcę zapłacić. No i zobaczmy, jak teraz wygląda sytuacja. Da się podejść? Dalej nie. Ale da się podejść w to miejsce. 403 metry. Więc jeszcze jedna próba, czyli zrobienie takiej ścieżki z oświetleniem tutaj w tym miejscu. Pojedźmy sobie tak. Zaznaczmy jeszcze to i to. No i może teraz się uda? Zobaczmy. No dalej niestety nie. A gdyby to przeprowadzić troszkę inaczej, czyli taka droga z chodnikiem, na przykład tędy i tutaj do tych torów. Później chcemy mieć jeszcze chodnik tędy, tędy i tutaj na całej długości. I do tego zrobimy jeszcze odejście stąd na ten przystanek. No i w tym momencie to już musi działać. Zgadza się, 425 metrów. Tylko, że zanim ja tę elektrownię wybuduję, to chciałbym się upewnić, że na pewno będziemy mogli tutaj dostarczać węgiel. Także sprawdźmy to. Weźmy taki napęd taśmociągu. No i on musi jakoś wychodzić stąd. Czyli tak naprawdę można by postawić coś takiego gdzieś tutaj. Tylko może ja na razie nie będę za to płacił. Poprosiłbym jednak samodzielną budowę. To stawiamy w tym miejscu. Później trzeba będzie przejść z tym dalej. Tylko że tu niestety będzie przeszkadzała ta droga. Więc ona jest do wycięcia. Może ja w ogóle spróbuję zrobić inną rzecz. Pozbędę się jeszcze tego
I ten napęd postawiłbym taki, żeby jednak to wyjście było trochę wyżej. O, coś takiego. I ja bym to na przykład postawił w tym miejscu. Okej, też żeby tego jakoś tak strasznie dużo nie było. Dalej, przejdziemy tutaj za tory. Taki dosyć długi taśmociąg. No i teraz jeszcze coś takiego. No i to prawie działa, bo albo się podłączymy tu po prawej, albo jak przesunę kawałek dalej, to do elektrowni. Więc może ja to zrobię jakoś ładnie i postawię po prostu jeden tutaj, a drugi gdzieś w połowie. Także dostawy węgla będą działały. No to co? Płacimy rublami, mamy prawie 25 milionów, więc można. Budujemy to oraz jeszcze ten fragment. No i chciałbym jeszcze naprawić tę drogę w razie jakiegoś tam pożaru, żeby ci strażacy mogli dojechać, czyli tędy. Aha, bo my nie byliśmy tu podłączeni, tylko do tego taśmociągu, tak? To ja nie wiem, czy to się uda zrobić, jednak tam by było łatwiej. No, chyba stąd już nie wyjedziemy. Dobra, mniejsza z tym. Mamy helikoptery, więc w razie czego będą to gasiły. Więc teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Pozbyć się tych przewodów, które zasilają nam to nowe miasto. Także wycinamy to oraz wycinamy to. Więc teraz te przewody, które idą tędy, to one będą raczej tak na przyszłość, gdybym chciał coś na tamtej granicy sprzedawać. W tym momencie będą praktycznie bezużyteczne. Będziemy tylko tutaj zasilać te tory oraz jakieś tutaj jedno miejsce chyba jeszcze mamy. No tak, tutaj jest podstacja. Okej, no ale to jest już drobiazg. Tak w ogóle to fajnie byłoby mieć już te sieci energetyczne dużej mocy. Przejdźmy się do tej politechniki, bo tak będę tylko mówił, że szkoda, że ich nie ma, a nigdy tego nie zbadam. One są w tym miejscu, więc potrzebujemy metalurgii. Dalej, zmęczenie materiałów stalowych, później stalowe liny oraz sieci energetyczne dużej mocy, więc troszkę tu będzie trzeba pokombinować. Zacznijmy w takim razie od tej metalurgii, no a w siedzibie partii komunistycznej kolejną jakąś rzecz włączę. No a na razie zostały nam takie przewody o maksymalnej dopuszczalnej mocy 15 MW. To też tak naprawdę nie jest źle, przejdziemy jakoś tak. Tutaj nie łączymy się z tym rozdzieleniem, ale zatrzymujemy się w tym miejscu, ponieważ rozdzielenie będę potrzebował tu, żeby podłączyć tę fabrykę aluminium. Także takie coś. Teraz stąd jedziemy tak oraz stąd tak. Dalej idziemy w tym kierunku. Przechodzimy jakoś tutaj, może ominę ten las, żeby go tutaj jakoś za bardzo nie wyciąć. No i łączymy się do tej elektrowni. Dobra, coś takiego. Teraz zaznaczamy jeszcze, że chcemy zapłacić za to rublami, tutaj, dalej to i to chyba będzie wszystko. Okej, włączamy czas, to się buduje, chociaż obawiam się, że przez chwilę tego prądu może nie być, ponieważ czekamy na pracowników. A nie, są pracownicy, dobrze. 7 na 20, ale nie ma węgla. Halo, halo, co się dzieje? Czemu ten węgiel nie chce tędy się przetransportować? No tak, bo nie ma prądu. A żeby był prąd, trzeba uruchomić elektrownię. Więc musimy po prostu włączyć jakieś minimalne zamawianie tego węgla, żeby w ogóle ruszyć i wtedy ruszą taśmociągi. No a co wy tutaj jeszcze chcecie? Wodę oraz dojazd dla karetek. No to proszę bardzo, robimy wam taką drogę tutaj na tyłach. Płacimy, niech tam będzie dolarami, no i jeszcze jakąś wodę, więc bierzemy taką hydrofornię, wstawiamy ją w tym miejscu, do tego może po drodze jakiś rozdzielacz wody, gdybym coś tutaj jeszcze kiedyś chciał podłączać, no i jedziemy teraz stąd dotąd, kolizja z inną infrastrukturą, okej, jeszcze raz, może taki fragment i teraz taki, no i teraz stąd dotąd, budujemy to za ruble. Muszę jeszcze wybudować oczywiście te hydrofornie, za ruble, 6000, no i zaraz powinni być zadowoleni, ale nie są. Czemu my wody nie mamy? Tutaj nie ma ciśnienia. Aha, bo jeszcze jest ten rozdzielacz. Także budujemy jego i to nam działa, bo już się bałem, że może prądu nie ma czy coś i że po prostu wody nie będziemy mieli. No ale na szczęście to działa, sprawdzamy, produkcja odbywa się bez problemów. Jeszcze tu coś jest, okej, ten taśmociąg, bo będziemy tylko niepotrzebnie spalać te ruble, zamawiając węgiel. Niby teraz jest brak materiału do transportu. Czy ja o czymś jeszcze zapomniałem? Czy jak? Czemu to nie idzie? Coś tu jest wyłączone? Miejsce odbioru jest pełne albo nie wymaga materiału. No ale to tu. A w tamtym kierunku to raczej powinno to teraz iść. Wy tu macie brak materiałów do transportu. Halo, halo, czemu to nie działa? Możemy to jakoś poprzestawiać? Jak zrobię tak? Powinno skręcać tu. Ale dalej mi mówicie, że brak materiałów.
Węgiel jest. Ustawmy to może tak jak było, czyli niech to idzie w każdą stronę. No a czemu to nie chce iść, to ja w tym momencie nie mam pojęcia. Aha, tutaj jeszcze prądu nie ma. Dobra, dobra, coś takiego, czyli kolejna podstacja będzie potrzebna. Postawię ją może tu i przejdziemy takim podziemnym przewodem bezpośrednio do tej elektrowni. Tak powinno być najprościej. Takie coś, łączymy się tutaj i finansujemy to za ruble. No dobrze, i teraz to już powinno działać. Aha, budynek jest bez zasilania. Dobra, to jeszcze, tak? Teraz działa, działa. Widzimy, że ten węgiel tędy idzie. No i powinien docierać tutaj do elektrowni. Zgadza się, jest pełno. No ale nie może być za dobrze. Jeszcze problemy ze ściekami. No i co ja teraz mam z wami zrobić? Gdzie my tutaj możemy się podłączyć? Idą jakieś takie rury, tu jest rozdzielacz. Mamy też taki w tym miejscu, więc można by kombinować, żeby jakoś pod tym przejść. Na przykład stawiając jakąś pompę, no a to postawiłbym najbliżej tego, jak tylko się da, żeby dalej ta elektrownia miała zasięg. Czyli na przykład tu. Teraz pompa na minus 5 metrów będzie mi potrzebna jakoś w tym miejscu. Zobaczyłbym najpierw, czy uda się to połączyć. Tak. No i teraz stąd. Możemy podejść delikatnie do góry, na przykład na 4 metry. Przejdziemy pod tym, no i łączymy się z tym. Dobra. Płacimy rublami, to się wszystko buduje. Oczywiście, żebym nie zapomniał o tym zbiorniku na ścieki oraz o tej pompie ściekowej. No i w tym momencie to już powinno działać. Tak, produkcja odbywa się bez problemów. Mamy prąd. Wszystko tutaj teraz w tym nowym mieście powinno działać. No i dzięki temu powinno też być więcej prądu dla stolicy. No mam nadzieję, że ta elektrownia teraz nie będzie jakoś za bardzo obciążona. Pracują sobie z wydajnością 20 coś %, a zobaczmy na elektrownię węglową tutaj 40 coś %. No i pięknie. Więc teraz każde miasto tak naprawdę ma swoją elektrownię, a stolica ma nawet dwie. I też chyba nie sprzedajemy prądu, to znaczy na pewno nie sprzedajemy z tych elektrowni, jedyne jeszcze gdzie sprzedajemy to tutaj, z tej elektrowni na to przejście graniczne. No dobrze, więc tyle tego prądu wystarczy, miałem coś robić z autobusami, tak? Tutaj już 3 takie dojechały, ale domyślam się, że w tym czasie wyprodukowało się ich tu jeszcze troszkę. Zgadza się. Trochę ich tu mamy, więc dajcie mi teraz chwilkę i ja sobie je przeniosę tam do tej zajezdni. Wysłałem ich trochę tam na koniec świata, tak żeby zapełnić te zajezdnie. Wysłałem ich też troszkę tutaj do stolicy, także zaraz przyjadą. No a pozostałe to ja już bym sprzedawał, też aż tyle tego nie potrzebujemy. Więc lecimy na granicę, łapiemy ten pociąg, uruchamiamy go, no i niech on tym razem sprzedaje autobusy. No a te autobusy, które tutaj mamy, to ja bym już przypisał może do tej linii. To będzie przede wszystkim linia pracownicy stal oraz też pracownicy do żwiru. Ale zacznijmy może od tej stali. Przypisujemy linię do pojazdu. Raz, dwa, trzy. Poczekamy jeszcze, aż tamte przyjadą i przypiszę też parę do pracowników do żwiru, bo domyślam się... A nie, nawet jest dobrze. 39 pracowników na 50. No można tam teoretycznie jeden jakiś autobus dać. Chociaż teraz i tak raczej mamy problem z tym, że brakuje nam tych kamieni. Czego wam tu jeszcze więcej potrzeba? No chyba tych wywrotek, bo te koparki stoją, nudzą się, nikt nie podjeżdża tu. To znaczy inaczej, oni podjeżdżają, tutaj sobie jakoś tak skaczą, dobra. Podjeżdżają, ale są też niestety takie chwile, w których żadnej wywrotki nie ma. Tutaj zobaczmy, podskoczyła, okej. Okay. Więc skoro to by mogło działać trochę lepiej, to ja bym jeszcze włączył tutaj na przykład produkcję tych wywrotek. Niech one się tam przez jakiś czas naprodukują, no i za jakiś czas ja je po prostu wyślę do tych kamieniołomów. Tak sobie patrzę tutaj na zadowolenie i chyba odkryłem kolejną nową rzecz z tej aktualizacji. Bo wcześniej to my chyba mieliśmy tylko te informacje na przykład o jakości ubrań, o sporcie. A teraz mamy tutaj jeszcze zmianę zadowolenia oraz powody zmniejszenia. No i najbardziej nam się zmniejsza zadowolenie przez domy dziecka. To znaczy ja się domyślam, że raczej przez brak tych domów dziecka, a nie że przez nie. Tutaj mamy taki dom dziecka, w którym nie ma wychowawców i te dzieci sobie tutaj czekają. To znaczy teraz się pojawili akurat jacyś wychowawcy, no ale i tak nie ma ich aż tak dużo. Może weźmy na przykład te budynki i przypiszmy, żeby oni tutaj chodzili.
A, bo tu nie ma połączenia. Dobra, dobra, to dlatego my mamy takie problemy. Przeprowadźmy w takim razie tę ścieżkę jeszcze tutaj dalej. Podłączmy sobie ten dom dziecka. Zapłaćmy za to, niech to się zbuduje. No i zobaczmy, da się teraz tutaj podejść? No da się. No i teraz będą pracownicy. To znaczy, ja i tak mogę podłączyć na przykład, wymusić, żeby z tego bloku tam chodzili. Niech tak będzie, przypinamy to sobie. No a reszta to już tak naprawdę może robić co chce. No ale ja bym tu umieścił na przykład jeszcze troszkę tych bloków. Powiedzmy, że jeden taki tutaj, zasięg do wszystkiego powinien być. Dalej, kolejny tutaj i jeszcze jeden na przykład. Aha, bo tu idą przewody. No dobrze, więc takiego tutaj akurat nie wstawię, ale możemy dać go na przykład tu. Dalej, co ja tutaj bym jeszcze chciał wstawić, to może jakieś parkingi. Czy zmieści mi się na przykład coś takiego gdzieś tutaj? Może będzie łatwiej bez przyciągania? No, powinno się zmieścić. I teraz podłączmy sobie do tego drogę, tak i tak, niestety nie pójdzie, a po wyburzeniu tego się zmieścimy, zmieścimy się. Z takim lekkim zakrętem, no ale niech będzie. Finansujemy parking, finansujemy chodnik, no i tak naprawdę te budynki też mogę sfinansować. Teraz jeszcze jakaś ścieżka, żeby tutaj dało się wyjść. Możemy zrobić przejście tu, no i będziemy potrzebowali jeszcze na przykład coś takiego do tego miejsca, wyjście z bloku. Skręćmy może jakoś tak. No i ja jestem ciekawy, czy przeciśniemy się między jednym a drugim. Przeciśniemy się. Dobrze, więc to możemy podłączyć tutaj, tutaj, dalej to. No i zróbmy może jeszcze taki chodnik. Tutaj gdzieś skręcimy i do tej drogi. To podłączamy. No i chyba tyle nam tego wystarczy. Ale zrobiłbym jeszcze podłączenie do tego parkingu. A z drugiej strony to już raczej się nie zmieścimy. Nie, absolutnie. Tutaj mamy ten transformator, także nie ma jak przejść. Tak, szukam jeszcze miejsca na jakiś dom dziecka, no i teoretycznie to się tu coś mieści. Przez chwilę mi się to zaświeciło. Tylko, że wtedy to się chyba nie chce podłączyć do tej drogi. No raczej to mi się tutaj nie zmieści. Musimy szukać dalej. No a gdybym to na przykład postawił tu jakoś po drugiej stronie, da się dojść do części budynków, da się dojść na przystanek. Tylko skoro mamy tyle miejsca, to może ja postawię coś większego. Czyli takie coś, bo rozumiem, że ta maksymalna liczba odwiedzających to jest liczba dzieci, tak? Więc ja to wstawiam w tym miejscu, takie coś. To niech się buduje. No i skoro już tutaj jestem, to mogę jeszcze ustawić te drogi na jednokierunkowe. Dojeżdżamy dotąd, a potem jedziemy w drugą stronę. Okej, teraz idziemy jeszcze do jakiejś dystrybucji do sklepów. Dodajemy nowe połączenie i wysyłamy to wszystko do tego domu dziecka. A czy mi się tu uda zrobić jeszcze jakiś chodnik, na przykład przez te tory? No, może być ciężko. Jeśli bardzo chcecie, to możemy zrobić takie podłączenie. No i skoro oni tutaj będą chodzili, to ja bym zrobił jeszcze na przykład taką drogę z chodnikiem. Tutaj po tej stronie, no i możemy tak naprawdę to przeprowadzić jeszcze dalej. Pewnie trzeba kiedyś wydać te pieniądze, więc możemy sobie tutaj jakoś dalej przejechać. No i mamy chodnik tutaj na całej długości, aż do tego skrzyżowania, na którym się wjeżdża do miasta. Też zrobiłem jakiś asfalt i chodnik do tego bloku, bo tutaj mieliśmy cały czas polną drogę. Możemy to poprawić jeszcze tu, bo jakieś autobusy jeżdżą, no to jest jakiś żart. Zróbmy tutaj po prostu drogę z chodnikiem, taką piękną asfaltową, w tym miejscu też możemy. No i dajmy im jeszcze na przykład całe to też z chodnikiem. Wróćmy tutaj jeszcze na koniec świata, ponieważ dojechały nam te autobusy, więc będzie można przypisać to teraz do tych linii. To miała być linia pracownicy stal, tak, więc dołożę jeszcze na przykład 3 autobusy tutaj i weźmy jeszcze pracownicy do żwiru i te pozostałe 2 tutaj przypiszemy. Więc teraz miejmy nadzieję, że tutaj problemów z pracownikami żadnych nie będzie. No załóżmy, że jakoś to będzie działać. Okej, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak było. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. Cześć, cześć.